Witajcie serdecznie. Tutaj ekipa bloga panjezusjedynadroga.pl. Jesteśmy w sumie wszyscy. Jest z nami Rafał, Roman. Ja również witam serdecznie. I Andrzej, tak. Macie okazję pierwszy raz tak na dobrą sprawę, powiedzmy na żywo, nas widzieć. W całej okazałości, że tak powiem, w trójkę. Jest to nasz taki pierwszy podcast wspólny na Skype'ie, ale chyba jeden z najważniejszych, ponieważ przedstawimy w nim coś, co koniecznie ludzie, którzy poszukują prawdy i kochają Boga, muszą oglądnąć, z tego względu, że będziemy pokażemy wszystko o tym, kto nas zwodzi i tak na dobrą sprawę, kto pracuje nad tym, żeby totalnie zwieść internetowych, prawda, czytelników, internautów. Takie mamy zadanie, panowie, tak? W tym podcaście. Tak, zgadza się. Także masz coś do zadania, Andrzej? Czy... Nie, ja nie. To myślę, że powoli się rozwinie dyskusja i będziemy podążać do celu właśnie dzisiejszej rozmowy. Dokładnie. Tu może być podcast dość długi, bo mamy dużo materiałów do pokazania, więc być może, że będą dwie części i podzielimy ten plik. Natomiast ważne jest naprawdę, abyście oglądali go do końca, ponieważ to, co na końcu będzie, będziecie mogli dokładnie zobaczyć, jak bardzo siatka dzieci szatana, tak na dobrą sprawę, agentów, którzy przeinaczają Słowo Boże, którzy chcą nas zwieść, działa, a pokażemy, obnażymy, jak podcast się nazywa, właśnie totalne obnażenie dzieci szatana, sług szatana. Obnażymy ich do końca. Momencik, bo mam jakieś tutaj połączenie. Zamknij. Słabe połączenie, ale widzę, chłopcy są, więc jest okej. Więc bardzo... Przerywało tak, mnie? Tak. Przynajmniej u mnie. Aha. No tutaj w sumie się nagrywa, także tutaj nie powinno być problemów. Teraz też się przerywa. Aha. Ja siebie widzę, was widzę, także jest okej, panowie. Nagrywa się z mojego komputera, więc jest okej. Także miejcie to na uwadze. Bardzo prosimy o to, żebyście posłuchali ten podcast. Bardzo dużo pokażemy. Bo jesteśmy pewni, że ci, którzy działają przeciwko prawdzie, którzy blog nasz atakują zaciekle i chcą go rozwalić, będą go oglądać do końca i na pewno długo nie zasną po tym podcaście. Także pierwsze, co chcielibyśmy powiedzieć, bo na internecie na pewno szerokim echem się obiła sytuacja odejścia Basi z naszego bloga, więc to jest bardzo ważna i istotna sprawa. Chcielibyśmy wam pokazać dokładnie, o co tu chodzi, dlaczego tak jest, dlaczego Basia odeszła i tak na dobrą sprawę, kim faktycznie jest, oraz pokazać dokładnie, jak działała, żeby nie było żadnych złudzeń, kto mówi prawdę, kto jest prawdomówny i kto ma rzeczywiste, prawdziwe i szczere chęci do tego, by głosić Słowo Boże oraz po prostu no, starać się to robić jak najlepiej, nie zwodzić przede wszystkim. My mówimy wszystko szczerze, posługujemy się Słowem Bożym apostolskim, więc tak myślę, na wprowadzenie wystarczy. Okej, to zaczniemy na ten temat, że Basia tak na dobrą sprawę wysłała mi e-mail pod koniec lipca 2015 roku i tutaj pokażę wam ten e-mail. Początek znajomości. 20 lipca początek mojej znajomości, naszej tak na dobrą sprawę znajomości, ponieważ z chłopakami już znaliśmy się, panowie, jakoś około 3 miesięcy. Także... Marzec, kwiecień jakoś poznaliśmy się praktycznie w tym samym czasie. Roman do mnie
Roman udzielał się na blogu, pisał komentarze, później żeśmy się po prostu zgadali, zdzwonili na Skype'ie. Tak samo Andrzej się do mnie odezwał praktycznie w tym samym czasie. Także proszę. W tym samym miesiącu praktycznie, bo wiecie, to na pewno był. Dokładnie. Pamiętam, jak zacząłem pisać u ciebie, no to trochę mi zeszło, zanim się skontaktowałem, bo ogólnie prosiliśmy się, aby pisali, jako komentarze ja pisałem. Odpowiedzi, tam już tak. Dopiero przeszli. Tak, więc nasza znajomość już była 3 miesiące przed Basią, około 3 miesięcy, i Basia napisała właśnie do mnie e-mail, w którym napisała tak, dokładnie 20 lipca 2015 roku. Witam Rafale, napisałam małą pracę na temat, kim jest nasz Bóg Wszechmogący, Ojciec Święty i Syn Boży. Chodzi o to, jak bardzo ludzie się mylą w tym całym kulcie Bogini Niebios. Może przydać się do przekonania ludzi na twoim blogu, komu powinni oddawać chwałę i cześć. Pozdrawiam, Basie. Ten artykuł znalazł się u nas na blogu. Zamieściłem go praktycznie chyba bardzo szybko, w ciągu 2 dni, albo nawet jeszcze szybciej. Jest to artykuł, już pokazuję, o Maryi. To jest tak, Królowa Niebios Maryja. Jest przygotowany. Tutaj mamy właśnie 20 lipca 2015 roku. Był to pierwszy artykuł Basi, który wysłała mi, oraz z tego, co później mi napisała też detektywowi. I zamieściłem, nasza znajomość, żeśmy parę mailami się wymienili. Dość szybko żeśmy zaczęli rozmawiać przez telefon. Dzwoniłem do Basi, tak jak do chłopaków, żeśmy byli w kontakcie telefonicznym. Na Skype'ie też wspólnie z chłopakami podjęliśmy wspólną decyzję, prawda, że ją przygarniemy do swojego konferencyjnego pisania na Skype'ie. Także tak to wyglądało. Pisaliśmy i ja w tym momencie też już się zbliżał mój wyjazd do Polski, gdzie to był sierpień, tak, w sierpniu. Tak, tak. Koniec sierpnia. I już z Andrzejem, prawda, i z Romanem też, ale Roman już był akurat, już wyjechał z Polski do pracy, więc jego nie było, i z Andrzejem zgadaliśmy się, że przyjadę do niego tak na 2 dni. Po prostu posiedzieć, poznać się na żywo, prawda, porozmawiać o Panu Bogu, naszym Zbawicielu, ogólnie o Słowie Bożym, spędzić czas ze sobą na wspólnym zgłębianiu Słowa Bożego. Więc taki mieliśmy zamiar i to był mój taki bardzo ważny cel, jak przyjdziemy do Polski, żeby akurat Andrzeja poznać, bo już 3 miesiące żeśmy mieli okazję rozmawiać. Także co można powiedzieć dalej? W momencie, gdy ja napisałem i rozmawialiśmy o tym, że do Andrzeja pojadę, Basia, gdzie nie miałem w ogóle zamiaru tak na dobrą sprawę do Basi jechać, bo ja w Tarnowie mam swój dom rodzinny, a Basia jest z Krakowa, Andrzej tam bardziej w stronę Śląska. I po prostu Basia sama pisała, żebym ja do niej przyjechał. To był sierpień, więc tak naprawdę sobie po miesiącu znajomości ona pierwsza zaczęła pisać, żebym do niej przyjechał. I ja tak się zdziwiony byłem, że taka propozycja padła, szczerze mówiąc. I nawet Basia używała takich słów, że jedziesz przecież do Andrzeja, będziesz autostradą jechał, powinieneś do mnie chociaż na chwilkę przyjechać. I takie nawet sformułowania było, że nie daruję ci, jak nie przyjedziesz. Takie żarty dokładnie były. Tak. Że masz przyjechać i tyle, bo mi po prostu Basia nie daruje, że byłem w Polsce, jadę do Andrzeja i po prostu do niej ją nie odwiedzę. Więc po rozmowie doszedłem do wniosku, że pojadę do Basi. Również w międzyczasie, prawda, na parę godzin, więc pojechałem do Basi, spotkaliśmy się na żywo. Był to miły czas i byłem u niej kilka dobrych godzin, około 6 myślę.
Ja przyjechałem dość już wieczorkiem, już był zmierzch, więc u Basi byłem dość długi okres czasu, więc Basię miałem okazję poznać na żywo. I też oczywiście rozmawialiśmy o Słowie Bożym. I uważam, że był to miły czas. Byłem pozytywnie, że tak powiem, zaskoczony. No oczywiście z Andrzejem również super spędziliśmy czas. Przenocowałem też i na drugi dzień dopiero bardzo późno pojechałem do domu. Więc tak to wygląda. Basię znam na żywo, Andrzeja również na żywo. Romana niestety jeszcze nie miałem okazji. Być może, że w najbliższym roku spotkamy się we trójkę. Jeśli Pan Jezus zda nam to, to mam nadzieję, że tak będzie. Spędzimy wspólnie czas. Więc tak to wygląda nasze spotkanie z Basią. I co jeszcze dodać można, panowie? Chcecie coś dodać, czy... No cóż, na początku dosyć długo rozmawialiśmy przez telefon i tak no, z Romanem też. Aczkolwiek przypominam sobie, że no, długo nie mogliśmy przekonać jej do Skype'a, to pamiętam, że to po jakimś czasie dopiero na Skype'ie były rozmowy. No, w zasadzie Basia sprawia wrażenie bardzo sympatycznej kobiety w średnim wieku, że tak powiem. No i cóż mogę jeszcze dodać do ciebie? Ja akurat nie widziałem na żywo, ani w zasadzie zdjęcia No nie widzieliśmy, tak na dobrą sprawę nie nie widzieliśmy widzieliśmy, no. dokładnie. Ja znałem ją po prostu na żywo i tylko tyle. I tak jak Andrzej tu wspomniał, w cudzysłowie przegadaliśmy naprawdę kawał godzin z Basią. Chłopaki też rozmawiali z Basią niejednokrotnie. I można powiedzieć, że jej znajomość Słowa Bożego była naprawdę mega, mega mocna, a w szczególności Starego Testamentu. Tak. To trzeba powiedzieć, że tak na dobrą sprawę wiedziała wszystko, gdzie co i jak znaleźć, co było dla mnie no, dość no, niesamowite. I to nawet ja pisałem w komentarzach i w ogóle, jak coś, że Basia ma naprawdę bardzo dużą wiedzę. A jeszcze tutaj, panowie, chciałbym przeczytać o Basi świadectwo, które ona napisała, bo to jest bardzo ważne, więc pozwólcie, że na razie was nie będzie widać. I tutaj przeczytamy świadectwo. Witam, nazywam się Basia Kowalska, mieszkam w Polsce. Nie należę do żadnej organizacji religijnej. Prawdę objawiło mi Słowo Boże. Od niespełna 2 lat jestem świadkiem mojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Tutaj zatrzymam się, bo jest to bardzo ważne, że Basia mówi o tym, że prawdę objawiło jej Słowo Boże i to dopiero od 2 lat. I że jest świadkiem Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Miejcie to na uwadze, że to było pod koniec 2015 roku, więc jeżeli 2 lata jest świadkiem Pana Jezusa, no to dość konkretne miała znajomość pisma. Teraz już to wiemy i od początku wiedzieliśmy i od początku pisaliśmy o jej niesamowitej wręcz znajomości Słowa Bożego, w szczególności Starego Testamentu. To podkreślałem i chyba chłopcy też to zauważyliście. Tak. I tak, Chrystus jest dla mnie jedynym autorytetem do naśladowania. Każde jego słowo ma dla mnie niepodważalną wartość. Prawo, jakie przyniósł posłaniec Boga na ziemię, jest dla mnie jedynym drogowskazem na życie. Nie jestem uczniem Mojżesza, lecz samego Chrystusa. To jest bardzo ważne, żebyście pamiętali, że nie jest uczniem Mojżesza, tylko samego Chrystusa. Aby zrozumieć ten przekaz, przeczytaj Ewangelię Jana 9.
Kocham mojego Zbawiciela ponad wszystko, co oznacza, że miłość moja do Niego jest większa niż do jakiejkolwiek człowieka na ziemi. Kocham wszystkich ludzi na świecie. Modlę się za tych, którzy są zwiedzeni przez różne religie, aby Bóg otworzył im oczy. Za swoich przyjaciół uważam każdą osobę, która wierzy w Chrystusa i każde, ale to każde Jego słowo. Wierzę, że z wszystkimi spotkam się w Królestwie Bożym, gdzie będzie z nami Ojciec i Syn. Mam nadzieję, że będzie tam także żebraczek z Jana 9. Bardzo ważne jest, żebyśmy tutaj też pokazali, że jak ona tu pisze, że kocha swojego Zbawiciela, czyli Pana Jezusa, i jest On dla niej wszystkim, nie sposób było tego nie zauważyć po jej komentarzach i oczywiście artykułach, gdzie pisała, jak bardzo go kocha, że jest dla niej Bogiem, jest dla niej wszystkim. I jeśli czytaliście nasz blog, wiecie doskonale o tym, że jej wiara w Pana Jezusa jako Boga i w Słowo Boże apostolskie, no nie da się ukryć, no była znamienną charakterystyką Basi u nas na blogu. Zgadza się, panowie? Tak. No i pamiętne artykuły, to po prostu potrafiła rzucać po prostu wersetami z pisma i na potwierdzenie tego. No, to było niesamowite. Dokładnie. Przypomnijmy, że w grudniu 2015 roku napisała swój chyba najlepszy artykuł Jezus cudem w naszych oczach jest, gdzie przedstawiła tam chyba 196 wersetów Słowa Bożego i ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu na potwierdzenie, że Pan Jezus jest Bogiem. Prawie 200 wersetów. Także i ten artykuł akurat jest naszym pierwszym, na pierwszym miejscu, pokazującym właśnie zależność, że Pan Jezus jest Bogiem i nie da się tego rozdzielić inaczej, tak jak to robią, prawda, jak to robi plemię żmijowe, że tak powiem. Więc dobrze, przejdźmy jeszcze dalej, co pisała. Takie ważne, bo to wszystkie informacje będą na blogu, po prostu wszystko będzie w screenshoty, będziecie mogli sobie na spokojnie to zobaczyć, więc nie będziemy się skupiać na całości, tylko na tych najważniejszych rzeczach. Będziecie mogli zobaczyć wszystko, co jest tu pokazane w podcaście w dobrej rozdzielczości. Zawsze będę stać na straży prawdy, jaką objawił mi Bóg. Także popatrzcie, ona to, co na blogu robiła, mówi, że objawił jej to Bóg oraz, że zawsze będzie stała na straży tego właśnie, co jej objawił Bóg. Pamiętajmy, że charakterystyka bloga, odkąd zacząłem, odkąd go stworzyłem, to od grudnia 2014 roku, jest taka, że świadczy o Panu Jezusie jako Bogu, prawda? Jako jednym z Ojcem, o Słowie Bożym, o prostej drodze zbawienia, gdzie żadna religia współczesna i jakakolwiek, która by nie powstała, nie ma takiej drogi doskonałej właśnie bezpośrednio przez Boga. I myślę, że to było jasne i z tym, no, w tych moich wszystkich artykułach pokazywałem i później to, co robiliśmy wspólnie, już razem, pokazywało, że kierunek bloga jest stricte oparty na apostolskim Słowie Bożym, pokazującym, że Pan Jezus jest Bogiem, Zbawicielem, Świętym Izraela i jest jednym z Ojcem. Coś, nie wiem, panowie, chcielibyście dodać o kierunku bloga? Oczywiście. Cały blog jest świadectwem tego, że jest właśnie Jezus Chrystus, jest tym samym Bogiem, który objawił się Abrahamowi, Izakowi, Mojżeszowi i wielu innym postaciom w Starym Testamencie. Więc to jest ten sam Bóg, o czym jest już, nie wiem, chyba kilkaset dowodów. Dokładnie, i pokazują to naprawdę dość konkretne artykuły,
które są naprawdę rozległe w treści i przede wszystkim są naszpikowane wersetami, świadectwami Słowa Bożego i ze Starego Testamentu, jak i z Nowego Testamentu, ze świadectwa apostolskiego. Więc tak to wygląda i Basia, jak widzimy, też o tym po prostu przyszła do nas i powiedziała, że będzie bronić kierunku bloga, bo właśnie takie jest świadectwo bloga i również ona takie świadectwo daje w tym swoim napisanym świadectwie, jak i można było zobaczyć przez jej artykuły, no i komentarze, bo komentarzy mnóstwo napisała jej, i ta jej miłość, i, prawda, do Pana Jezusa jako Boga, Zbawiciela, prawdy jest tutaj bez dwóch zdań tak dosadna, że jak każdy wejdzie na blog i zobaczy, co Basia pisała, no to nie ulega wątpliwości. Także tutaj mamy co jeszcze? Uczucie. Już sobie sprawdzimy dalej. Teraz go kocham. Uczucie nienawiści nie odczuwam, odkąd Bóg odmienił moje serce. Bardzo mu za to dziękuję. To on uleczył mnie, by mnie łamała drugiego przykazania. Teraz go kocham całym sercem i ludzi także. Każdy mój dzień jest pracą, aby bardziej mu się przypodobać. Czekam z niecierpliwością na swojego oblubieńca i niczego się nie boję, bo wiem, że jestem pod jego opieką. Czyli opieką Pana Jezusa oczywiście. I dała tutaj fragmenty z pisma, z psalmu, no fragmenty z psalmów na dobrą sprawę. Także tak to wygląda i co można powiedzieć. Pokażemy może artykuły. Artykuł przede wszystkim na potwierdzenie tego, co mówimy. Czyli myślę, panowie, że Jezus cudem w naszych oczach jest, tak? Możemy pokazać, bo to jest znamienny artykuł. Jest, tak jak powiedziałem, w najważniejszych artykułach jest na pierwszym miejscu. I proszę, napisaliśmy, najważniejszy przekaz Słowa Bożego. Wspaniały Bóg w ciele ludzkim zbawia swoich ukochanych ludzi. To jest to, co ja głosiłem od początku. Ale Basia, tak jak mówię, fajnie to zestawiła, naszpikowała po prostu prawie 200 wersetami Słowa Bożego, pokazując tą zależność wspaniałości Słowa Bożego, świadczące o tym, że Bóg w ciele przyszedł na świat po to, żeby okupić, złożyć okup za nasze życie i dać, ofiarować nam życie wieczne. Także już wchodzimy na artykuł. Jezus cudem w naszych oczach jest. Naprawdę, jeżeli nie oglądaliście, to warto to, raczej czytaliście, warto przeczytać. Także jak widzicie, wszystko jest tu pokazane, opowiedziane również przez Basię. To nie są same wersety, ale również Basia pisze, co można tutaj takiego... Ona na przykład porównuje wersety ze Starego Testamentu i Nowego, mówiące o tym, że o pokłonie, że w Starym Testamencie składano pokłon Bogu. I tak samo i też Jezusowi, Chrystusowi też składano pokłon. Między innymi taki przykład. Dokładnie, ale oto Jezus Zbawicielem też to Syn Najwyższego. Puenta jest chyba to najlepsza, która pokazuje właśnie, co Basia myśli o Panu Jezusie. Zobaczmy na to. Kochani, popatrzmy na to, o kim piszą prorocy Boży. To właśnie całe pismo zapowiada zbawienie Boga. Kim jest ten Bóg? Kim jest ten Bóg? Jest oczywiste, że jest nim Jezus Chrystus. To o nim zapowiadali prorocy Boży i to wypełniło się, gdy pojawił się na ziemi. Jezus poczęty z Ducha Świętego przyszedł na ziemię, abyśmy mogli go poznać. On jest Zbawicielem ludzi, świętym Izraela, Panem naszym, naszym Królem, naszym Bogiem. Nasze zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. On nas wykupił. W Jego imieniu ja jestem. Jezus jest odkupienie i życie wieczne. Kto przyjdzie do Niego, będzie zbawiony. Powiedział, abyśmy się nie lękali, bo nas wykupił. Swój lud i jest z nami po wieczne czasy. Zauważcie tutaj, ile jest wykrzykników, prawda, jak to akcentuje, prawda, wartość tych jej słów.
On nas umiłował, tych, którzy uwierzyli w Niego. Jesteśmy ważniejsi dla Niego niż cokolwiek na ziemi. Jesteśmy Jego ludem i narodem. W Jego imieniu zostaliśmy otoczeni chwałą, tak jak On został otoczony chwałą. Jesteśmy Jego świadkami. To On nas wybrał. On jest jedynym zbawcą i nie ma innego. A Jego zbawienie trwa przez wszystkie pokolenia. On jest od wieczności i nie pozwoli wyrwać nas ze swej ręki. To On jest Stworzycielem Izraela, Panem, Królem i Bogiem. To Jan Chrzciciel przygotował drogę na pustyni dla Niego, aby przyszedł do swojego ludu. On tchnął Duchem Świętym swój lud. On jest wodą życia. Kto pije tę wodę, nigdy pragnąć nie będzie. Duch, którego posłał do nas, jest strumieniem wody życia, który wylał, abyśmy w Niego wierzyli. On poi nas Duchem Świętym, abyśmy wierzyli w Niego, opowiadali o Nim na Jego chwałę. To On jest naszym pokarmem, który prowadzi nas w prawdzie. On jest tym, który leczy nas ze wszystkich słabości. Zbawiciel, Bóg, nasz Pan, jest światłością, która przyszła do ludzi, którzy żyli w ciemności, czyli grzechu. O tym świadczy zakon, prorocy, Ewangelia apostolskie i objawienie dane Janowi. Całe Pismo o tym mówi, o tym samym Bogu Jezusie Chrystusie. Także to jest w artykule, który Basia napisała sama i jak widzicie, nie ulega wątpliwości, że Pan Jezus dla niej jest Bogiem i jest wszystkim, jest świętym Izraela, odkupicielem. O tym mówią święci prorocy, apostolska Ewangelia, objawienie Jana. Także wszystko tutaj, tak na dobrą sprawę, w tym jednym artykule macie dziesiątki komentarzy ukazujących, Basi oczywiście, ukazujących to samo, co tu pisze. Przez cały czas na blogu tak pisała i świadczyła, jak bardzo kocha Pana Jezusa. To samo, co my robimy, ja, Andrzej, Roman i kiedyś Krzysztof, bo też odszedł. Także tak to wygląda i jej świadectwo, które tutaj dała i których jest multum, skończyło się, panowie, kiedy dokładnie? W marcu, tak? Pod koniec marca. Zaraz pokażemy wam, prawda? Zaczęło się tak, że niestety Basia zaczęła podważać Słowo Boże. Zaczęła podważać Słowo Boże i zaczęła zmieniać swoje nastawienie, można powiedzieć, o 180 stopni. Także tak to wygląda. No i to jest bardzo, no, smutne, co się stało. Teraz już wiemy, dlaczego tak się stało, ale wtedy, no, wiedzieliśmy, że coś jest źle. Co tam, panowie, jak to możecie powiedzieć swoimi słowami? Chcecie? Co tym? No cóż, to było dla mnie bardzo dziwne. Ja nawet z Romanem myśleliśmy nawet o tym, że być może ta zmiana nastawienia w stosunku do Boga, w szczególności do Boga, do pokazania tego, że Jezus już nie jest Bogiem, że Jezus, no wręcz Jezusa nazywała szatanem, tak, Lucyferem. Myśleliśmy, że być może została, że była szantażowana, no, nawet no różne. Różne myśleliśmy. Chodziły nam po głowie głosy, prawda? Też zakładaliśmy, tak, że Basia jest podstawiona, bo tak na dobrą sprawę, drodzy internauci, przyszła do nas pod koniec lipca, napisała wspaniałe artykuły, właśnie ten Pan Jezus, Pan Jezus cudem w naszych oczach jest, gdzie daje 200 prawie świadectw Słowa Bożego na potwierdzenie tego, co mogliście przeczytać, co przeczytałem wam, co napisała w tym malutkim fragmencie. Ale ona napisała dziesiątki takich informacji, dziesiątki komentarzy właśnie tego typu. A nagle w marcu zmienia się całkowicie jej stosunek nie tylko do wiary, tylko wręcz całego pisma. Bo jak zaraz wam przedstawimy tylko
te najważniejsze sprawy, może nie najważniejsze, wybrane jakieś sprawy, no to zobaczycie sami. Natomiast pamiętajcie, że całą naszą informację, którą właśnie od marca wyszła i której następstwem było, że Basia opuściła nasz blog, bo innej oczywiście możliwości nie było w tym momencie, gdy nazywała prawda, Pana Jezusa szatanem, odrzuciła tak na dobrą sprawę całe Słowo Boże apostolskie, którego bardzo, bardzo wyraźnie chciała podważyć, ale no starała się i odeszła z bloga. Będziecie mieli dokładnie wszystko na blogu. Pod tym podcastem będzie link, żebyście weszli na artykuł na blogu i będzie dokładnie screenshoty naszych wszystkich rozmów. Będziecie mogli zobaczyć wszystko dokładnie, bo my po prostu nie możemy zostać bierni do tego, co chcemy wam przedstawić i no, co jest jednym, naszym zdaniem chyba, z najważniejszych kilkoletnich prac, które działa plemię żmijowe, żeby zwieść tych wybranych. My to pokażemy i tak jak powiedziałem, naprawdę oglądnijcie cały podcast, bo myślę, że będziecie w szoku, jakie dowody przedstawimy wam i co wam przede wszystkim przedstawimy. Także tak to wygląda i może teraz pokażę parę spraw, które Basia zaczęła po prostu wprowadzać. Odejście, pierwsze fragmenty. Czyli mamy tu 24 marca 2016 rok. Czyli to jest tak na dobrą sprawę 3 miesiące po tym, jak napisała artykuł Jezus cudem w naszych oczach jest. 3 miesiące, drodzy, gdzie dała 200 wersetów Słowa Bożego na to, że Pan Jezus jest Bogiem i gdzie od początku pisała, jak bardzo Go kocha i w ogóle. To są fragmenty tylko, tak jak powiedziałem, screenshoty, wszystko jest na blogu www.panjezusjedynadroga.pl. Proszę, co napisała. I o to właśnie chodzi, że nikt nie zna prawdy, ponieważ żyjemy tu i teraz i nie wiemy, co się działo dawniej. Mamy tylko pisma, które się wzajemnie zaprzeczają. Więc jeśli ktoś mówi, że wie wszystko, jest pewien, to znaczy, że nic nie wie. To tak na dobrą sprawę, drodzy, od razu wzbudziło we mnie niepokój, co napisała, ponieważ jak może napisać, że nikt nie zna prawdy? Przecież prawdę mamy w Słowie Bożym, przecież apostołowie znali prawdę. Pan Jezus przyszedł po to, żeby zaświadczyć o prawdzie, jasno i wyraźnie pisze. Natomiast i mamy apostolskie świadectwo właśnie tych apostołów, którym przekazał Pan Jezus tą prawdę i którzy mieli świadczyć o prawdzie, a Basia nagle nie znikąd 24 marca pisze, że nikt nie zna prawdy. I jeszcze pisze, że pisma się zaprzeczają. Więc tutaj już jest totalne zmienienie nastawienia Basi, które nas szokowało. Będziecie, tak jak mówię, wszystko będziecie mogli zobaczyć, co pisaliśmy i jak sytuacja się rozwijała. To mamy następny o 14, w tym sam dzień. Ostatnio dociera do mnie tyle sprzeczności, Basia pisze, że żałuję bardzo, że kogokolwiek krytykowałam w komentach i artykułach. Nie mam żadnego ku temu prawa. Uważam, że wszyscy ludzie zostali zwiedzeni i nikt nie zna do końca prawdy. Każdy się myli w tym, co mówi. Tutaj, jak to napisała Basia, to od razu mi się rzuciło w umyśle słowa Henryka Kubika, który w 2015 roku na początku dokładnie takich rzeczy, jak już zaczął wprowadzać swoją agendę, pisał, że on też już zauważył, że nie może krytykować, musi zmienić stosunek do ludzi, nie może wytykać, powiedzmy, błędów. Oczywiście chodzi o Słowo Boże, bo po to jest blog, po to było jego forum. Po prostu musi zletnieć. Nie stać się gorącym, tylko po prostu zletnieć. Tu mamy przykład Basi. Znowu pisze, że prawdy nie zna.
co przecież my głosimy w Słowie poprzez to, co jest w Słowie Bożym i oparte o Słowie Bożym, właśnie prawdę o Zbawicielu Panu Jezusie, który przyszedł wykupić swój lud i ofiarować nam życie wieczne. To jest prawda, którą znamy. Ta kobieta, która pisała raptem 3 miesiące wcześniej 200 powiedzmy 200 wersetów dała o to, że Pan Jezus jest prawdą i wzorowała się na tym, nagle pisze, że te pisma się zaprzeczają. To po prostu jest absurd i byliśmy w niemałym szoku. Tak to jest. Jeszcze tutaj przejdziemy jeszcze do następnego. Później widać, że kilka minut później napisała: natomiast dla mnie w tej chwili księga objawienia jest dopiero pod znakiem zapytania. Mamy przykład właśnie, jak zaczęła nas urabiać. Księga objawienia jest pod znakiem zapytania. Ponieważ ma teksty z proroctwa... Tam stwierdziła też, że się zaprzecza z proroctwami Starego Testamentu, nie? No to właśnie pytanie jest, czy też odrzuca księgę Daniela, bo Daniela niesamowicie się wypełnia właśnie z objawieniem. Tak, no i przede wszystkim na jakiej podstawie 3 miesiące wcześniej pisała ten cały artykuł, właśnie pokazując wspaniałą zależność, jak Stary Testament współgra z Nowym Testamentem, apostolskim Słowem Bożym. I tu mamy dalej. Ponieważ ma teksty z proroc i Henocha, co zauważyłam, i taka niby dla nas do odczytania, a nikt nic z niej nie wie. A tylu mądrych w porównaniu, przepraszam, do proroc jest zagadką dalej i można gdybać. A w proroctwach jest wszystko jasne. Ja tak to widzę. Czyli tutaj dało nam do zrozumienia, że proroctwa Starego Testamentu, księgi Starego Testamentu są ok, natomiast objawienie i wcześniej no, Słowo Boże też, apostolskie, już nie jest ok. Także nie można przejść koło tego obojętnie i mieliśmy naprawdę dość dużą batalię. Przeczytajcie sobie na blogu dokładnie naszą rozmowę w Skype'ie. Właśnie jak broniliśmy tego, bo zresztą Basia nic nie pokazała nam żadnego dowodu. Po prostu mówiła swoimi słowami. To było właśnie najdziwniejsze, że ta osoba, która tak bardzo zna dobrze Słowo Boże, nie podaje żadnych dowodów na swoje twierdzenie. Tak, panowie? Tak, zgadza się. Wtedy w ogóle z dowodami była na bakier. No, chyba, że jej słowa były dowodem. No, tutaj tak. Tutaj w tym momencie jedyne jest jej słowo i będziecie mogli to zobaczyć. Było dowodem, co nas nie interesowało. I proszę, tu mamy tak. Pisze jeszcze tak i ten. Jam gwiazda jaśniejąca wschodząca. Ha, ha, ha i co? Tutaj już chciała tak na znanych nam forach, blogach, gdzie oczywiście Pan Jezus jest synem szatana, dokładnie to napisała, dokładnie do tego piła w tym, że Pan Jezus jest szatanem, tą jasną gwiazdą wschodzącą i uważała, że dlatego jest to napisane, żeby pokazać właśnie, że Pan Jezus jest szatanem. Na Brainbreakerze to jest jasno i wyraźnie napisane, dlatego pisze, że jest dzieckiem szatana, Pan Jezus. Basia to wprowadziła 24 marca u nas na blog. Jeszcze tutaj mamy takie jedno z takich ciekawszych świadectw Basi. Może nie uwierzysz, ale ostatnio poczułam taką chęć, aby napisać o Bogu Ojcu, tym ze Starego Testamentu, tym z psalmów. Bo są takie fragmenty w piśmie, że łza staje w oku. I to jest nasz Bóg i teraz widzę, że poniekąd Henryk Kubik czy Obserwator mają rację. Czy piszemy o naszym Ojcu? Nie. A dlaczego? Dobra, nie rozumiesz mnie pewnie, ale ja wiem, jak się czuję, jak czytam Stary Testament i wiem, kto to mówi. Tutaj ja odpisałem jej oczywiście, że stanowią jedno i sama o tym pisała 3 miesiące temu i w dziesiątkach w komentarzy i na innych artykułach. A tutaj nagle, co ciekawe, mówi, że poniekąd ma Obserwator czy Henryk Kubik rację. Jaką rację, jeżeli my pokazaliśmy w artykułach wcześniej, że kłamią, manipulują, zwodzą i dostosują sobie Słowo Boże do własnych potrzeb. A te wersety, które pokazują dobitnie, że Pan Jezus jest Bogiem, po prostu zmieniają. Tak to wygląda. Tak. No
No według nich oczywiście. No czy to było powolne dążenie u nich? Najpierw chodziło o to, aby pozbawić Jezusa boskości. Był etap, gdzie chyba przynajmniej część z Forumowiczów uznawała go za anioła. I tak powoli doszli do zwykłego człowieka. Dokładnie, to było... Musisz, Roman, troszkę mówić głośniej, bo nie za dobrze cię słychać, wiesz. Pamiętajmy, że jeżeli ktoś, kto jest świeży w tych sprawach, to ja byłem kiedyś na forum Kubika i na starym forum byłem nie tylko czytelnikiem, ale też użytkownikiem forum. Tak jak i na forum byłem nowym i właśnie odszedłem no na początku, no tak w połowie, prawda, forum, w połowie roku, chyba u Andrzeja nawet wtedy byłem, co była cała właśnie sytuacja z tym, jak zmieniali przykazanie Pana Jezusa, ale od początku 2015 roku zauważyłem, że właśnie kierunek bloga się, forum zmienia, gdzie właśnie Henryk pisał, że no, że przeprasza, że tak pisał i w ogóle, że jednak nie wolno oceniać, mówić, prawda, źle na innych, na przykład, że źle robią czy cokolwiek, bo nie jest on od tego, wprowadził już, zmieniał po swoje świadectwo, swoje nauki odnośnie szabatu, co też mnie zdziwiło, więc działo się to i dlatego ja odszedłem z forum, które oczywiście dość dużym echem na internecie to weszło i ta cała sytuacja po moim odejściu, to co mówiłem, przyniosła taki efekt, że odrzucili Pana Jezusa jako Boga. To był właśnie efekt tego wszystkiego. Zaraz po tym, jak odszedłem, za niedługo okazuje się, że mylili się, Pan Jezus nie jest Bogiem. Nie ma już wersetów, zostały artykuły takie, jak Basia pisała, skasowane. Inne były pozmieniane i już nie ma tematu. Jezus jest zwykłym człowiekiem. Także i my, tu na blogu, stanęliśmy w obronie Pana Jezusa, pokazując właśnie, jak forum zbawienie.com kłamie, manipuluje i przystosowuje wszystko do swojej agendy szatańskiej, bo to po prostu, jak już niedawno ustaliliśmy i przedstawiliśmy, po prostu to jest forum jezuickie, którzy prowadzą jezuici. I mogliście zobaczyć ewidentnie na podcaście Rogatość Prawa, do którego zapraszam. Pokazaliśmy właśnie konekcję tego wszystkiego, konekcję do jezuitów. I to, co oni głoszą, po prostu jest to robota jezuitów. Jakieś, nie wiem, spostrzeżenia, panowie? No moim zdaniem, że nie tylko tam są jezuici, ale ogólnie różni okultyści różnego rodzaju prowadzą właśnie całe te ich strony. Żeby to jest, jak on nieraz pisał, że mówi, że na przykład, że on pracuje 8 godzin dziennie, tak 5 dni w tygodniu chyba, czy nie mylę. No i on jeszcze ma czas na sprawdzanie linków najróżniejszych forach, nie tylko w języku polskim, ale i angielskim. Że ma czas na to wszystko. No i jeszcze w międzyczasie artykuły pisał. No to raczej było niemożliwe, żeby to jeden człowiek pisał. Zresztą czasami stwierdzał, że jego żona mu pomaga. No ale to i tak, dwie osoby, no trochę to jest mało. No właśnie na prowadzenie. Zresztą wystarczyło poczytać na ich forach, jakie linki wstawiali. Nawet czasami opisywał, jak link był w języku angielskim, to opisywał po prostu, co tam, co jest tam, mniej więcej w skrócie, nie? No to, czyli musiał tym po prostu trzeba było obejrzeć ten materiał. Że to było niemożliwe, żeby na dwie osoby prowadzić. Zresztą tutaj u nas też jest widać, że nas trzy osoby prowadzi. Ja to akurat mało piszę komentarzy, ale też ja się zajmuję sprawdzaniem mniej więcej, nie? Tak, nie ma błędu. A ja właśnie najwięcej... Ale to też przecież tak cały czas mnóstwo tych u nas tych artykułów nie wyskakuje. No i w dodatku u nas nie prowadzimy żadne forum. Nie? Forum też zajmuje mnóstwo czasu. No poza tym, jeśli chodzi właśnie o czas, który naprawdę trzeba poświęcić blogu, ja wiem najbardziej, bo piszę i spędzam, to naprawdę to jest czasochłonne.
i dlatego nie zajmujemy się jakimiś wiadomościami ze świata, bo na to po prostu nie ma czasu. Koncentrujemy się na tym, co powinniśmy robić, czyli głosić, prawda, Słowo Boże, głosić doskonałą drogę zbawienia, bo po to stworzyłem blog. No i przede wszystkim każdego ucznia Pana Jezusa obowiązkiem jest też walczyć z kłamstwem. Naszą bronią jest Słowo Boże. Mamy niszczyć kłamstwa. Też nie możemy pozwolić, żeby poniżano prawdę. Bo jeżeli nikt nie stanie do prawdy, do obrony prawdy, to tak na dobrą sprawę za niedługo prawdy by nie było. Nie byłoby, po prostu by została wchłonięta i z pokoleń na pokolenie już dawno byśmy nie mieli Słowa Bożego, bo na przykład wszystkie Biblie byłyby spalone, jak to sobie życzyli papieże w średniowieczu, tak? Natomiast no, ważne to jest, żeby robić i głosić Słowo Boże. Tu jeszcze jeden fragment, panowie, przytoczę, bardzo znamienny, co Basia pisała. To ja cały czas rozmawiam, a jeśli ja coś mówię, to nawet ty się nie odniosłeś do tego. A chodzi o ważną rzecz, czyli na przykład o Emanuela. To jest naciągnięty cytat. Tak dokładnie jak z tymi połamanymi kośćmi i każdy z was może to przeczytać. Odnośnik. Nic nie powiedziałeś, a ja widzę błędy w artykule, które są po prostu kłamstwem. Także... Jak widzicie tutaj, Basia podważa świadectwa Słowa Bożego, starotestamentalnego, proroctwa, że na przykład Pan Jezus nie miał połamanych kości na krzyżu, tak samo jak baranek nie miał połamanych. I ona uważa, że to jest naciągane wszystko. W ostatnim artykule, przepraszam, w moim podcaście powiedziałem, że w Torze, jako nakaz Pan Bóg izraelski nakazał Izraelitom, żeby nie łamali kości właśnie ofiarowanego baranka. Skoro był taki nakaz, to jasno i wyraźnie można dojść do wniosku, że Izraelici, na przykład, nie wiem, jak gotowali, czy nie wiem, piekli, czy coś, mogli łamać te kości, a Pan Bóg, święty izraelski, dał nakaz, żeby tego nie robić, że ofiarowany baranek nie ma mieć złamanych kości. Czyli musiało to jakoś mieć miejsce, że Bóg dał nakaz. Tak to trzeba rozumieć. A Basia tutaj w tym momencie no ewidentnie podważa tak na dobrą sprawę to, co pisała 3 miesiące wcześniej i to, co świadczyła na blogu. Także tutaj myślę, tak jak mówię, ta cała rozmowa jest na blogu, zaraz będzie opublikowana, więc koniecznie sobie zobaczcie, bo tam jest więcej rzeczy i sami wyciągcie wnioski, czy osoba, która tak bardzo pisała o Panu Jezusie, tak bardzo świadczyła, że Go kocha, że Go broni, że Go będzie broniła, że objawił jej to Bóg, to co robi, tak? To jest bardzo ważne, objawił jej to Bóg. W przeciągu powiedzmy kilku miesięcy, czyli 8 chyba, a 3 miesiące po tym wspaniałym artykule, ona nagle 180 stopni, Jezus jest szatanem. Stary Testament jest ważny, natomiast Nowy Testament nie. Znaczy, to jest normalne. No niestety, ale tak jak tutaj Andrzej wspomniał i Roman, że wiele mieliśmy w głowach i też zakładaliśmy, że no jest, że może być podstawiona. Że celowa przyszła po to, żeby uderzyć od środka, żeby zachwiać naszą wiarę. Jak zobaczycie, nie udało się jej. No i odeszła, rozstaliśmy się z bloga. Co jeszcze znamienne, panowie, było to, jak bardzo chciała, aby... Zniszczyć. Zniszczyć, ale zniszczyć. Usunąć wszystko, co pisała, tak? Mhm. Tak, tak. No i to były... Posunęła się nawet do pogróżek. Tak, szantażowała, dokładnie. Bardzo usilnie chciała, żeby wszystko zostało to, co napisała, czyli artykuły usunięte. Co ciekawe... Nawet żądała nawet, żeby komentarze usunąć jej. Dokładnie. I to jest po prostu no dziwne, że
nawet chciała, żeby komentarze jej zostały usunięte. Wszystkie komentarze. Nie tylko, żeby artykuły, tylko komentarze również. Co jest po prostu dziwne, absurdalne wręcz, bo no, świadczyło o Panu Jezusie. Poza tym ja od początku mówiłem, że to jest blog publiczny, blog Pana Jezusa, my pracujemy dla Pana Jezusa i wszyscy jak rozmawialiśmy, byliśmy tego świadomi, że my działamy dla Pana Jezusa. Robimy to publicznie. I jeżeli działaliśmy i rozmawialiśmy, pisaliśmy, mieliśmy właśnie na Skype'ie konferencyjne rozmowy, to właśnie robiliśmy wszystko publicznie, wszystko ku chwale Pana Jezusa. Ona to wiedziała, a nagle chciała wszystko wykasować. Koniecznie chciała wykasować. Pokażemy Wam dokładnie, jakie tutaj... Oczywiście to jest na internecie zamieszczone, pod tym będzie. I tutaj proszę zobaczcie. Rafa, mam prośbę, już 7 kwietnia to napisała. Proszę, aby ściągnął z bloga moje świadectwo oraz wszystkie moje artykuły. Chcę, żeby moje artykuły znikły z bloga oraz świadectwo. Także ma prośbę, później chce. Jak zażądaliśmy, co się stało i w ogóle zapytaliśmy, co się stało, no bo jak, no o co chodzi, prawda? Napisała, że w swoim czasie Wam powiem, w kontakcie możemy pozostać prywatnym, a jeśli chodzi o artykuły, to możesz sobie je przerobić na swoje. Napisać swoje komentarze, czy coś tam chcesz. W każdym razie chcę, żeby znikły jako napisane przeze mnie. Czyli zauważmy, czyli chcę wszystko wykasować, jak piszemy, że... nie widziała zbytnio odpowiedzi od nas, bo trochę byliśmy w szoku, no to napisała, że chce, żeby znikły i też komentarze, jak tu macie dowód, i też, że można je przerobić. Ważne, zaraz zobaczycie, o przeróbce, żeby nie było to, jak ona pisała, prawda? Że w każdym razie chcę, żeby znikły jako napisane przeze mnie i żeby były przerobione, zaraz zobaczycie dalej, jak naciskała. Ja napisałem jej tak, okej, świadectwo zniknie zaraz, ale musisz mi dać czas na przeróbkę. Zmienię autora i wszystkie formy żeńskie zmienimy na męsko lub usuniemy. Czyli powiedziałem, że świadectwo zniknie, natomiast powiedziałem, że zmienimy jedynie autora oraz formę z żeńskiej na męską. No bo dlaczego mamy usuwać, powiedzmy, wszystko albo przerabiać, nie wiem, swoimi słowami, skoro blog należy, i to rozmawialiśmy, panowie, że mówiliśmy, że blog nie jest nasz, tylko kogo? Jezusa. Dokładnie. Pana Jezusa. Boga. Rozmawialiśmy nieraz o tym i wszystko, co robimy, robimy ku chwale Pana Jezusa. Natomiast i nie widzieliśmy potrzeby, żeby zmieniać jakąkolwiek formę, bo co to ma za znaczenie, prawda? Ale widać, że ona miała inne ku temu informacje, powody, i co napisała tak. No nie całkiem tak, ponieważ powinieneś je przerobić tak, jakbyś ty to pisał. Jeśli już musisz je zostawić. Czyli widzicie, nie mogą być zmienione tylko formy żeńskie i autor, tylko już muszę przerobić, powiedzmy, jako ja pisałem, czyli powiedzmy mój styl pisania w ogóle. Jest to bardzo istotna sprawa, o której później za niedługo się przekonacie. Dlaczego tak naciskała i później nas szantażowała, żeby to znikło? Najlepiej by było, jakbyś je usunął i sam napisał, jak chcesz. Zresztą to jak mówię, chcę je anulować. Tak to było i tu mamy. Nie ma problemu, usuń jeszcze artykuły i będzie ok. Jak chcesz więc, je sobie tak przerób, żeby były napisane przez ciebie was. Czyli muszą być przerobione. Najpierw usunąć, widziała, że nie idziemy na usunięcie, żeby były przerobione. Żebyśmy przerobili, wjechali buldożerem, zmienili znaczenie słów, wszystko, prawda? I żeby tylko nie było, że to ona pisała i jak pisała. To jest bardzo istotne. Moje komentarze pod nimi też usuń, a najwyżej dopisz swoje. Czyli napisała, nie wiem, setki komentarzy. No myślę, że tak. O właśnie, o miłości do Pana Jezusa, o Bogu. I nagle tutaj mówi, że jest szatanem i w ogóle, i nagle chce to usuwać. No nie. Coś to jest nie tak, prawda? Także to są akurat świadectwa, które przeczytałem. Teraz jesteśmy na wizji wszyscy.
i było to znamienne właśnie, jak bardzo parła, żeby wykasować cały jej ślad po prostu z bloga, żeby Basi nie było na blogu i najlepiej, żeby w ogóle nie wspominać o niej i przerobić, że Basia po prostu nie istniała. O to dokładnie chodziło. Oddaję wam głos, panowie. Co wy macie na ten temat? Tak, no. To było dziwne. Aczkolwiek, tak jak już mówiłeś, powiem o tym później, dlaczego tak było. No i cóż, i tutaj w końcu przeszło to na mnie. Ja powiedziałem, że ja wezmę to na barki, niech sobie robią, co chcą. I ktokolwiek za tym stoi, za Basią. I w zasadzie coś tu więcej dodać. Myślę, że bez znajomych, bez wiedzy, którą przekażemy dalej, to tutaj raczej może bym nie roz tego tematu nie poruszał dalej, bo istotne jest to, czego dowiedzieliśmy się później, czego w zasadzie wszyscy się dowiedzieli. To znaczy tak, nasze przypuszczenia, te, które mieliśmy, dlaczego tak atakuje, były prawdziwe i to, co przedstawiły wam, dlaczego Basia się pojawiła u nas na blogu, dlaczego tak pokazała, jak bardzo kocha Pana Jezusa i pokazała się w takim świetle i dlaczego tak próbowała nas urobić, że tak powiem, zniszczyć tą wiarę w Słowo Boże, zniszczyć wiarę w Pana Jezusa jako Boga i Zbawiciela ogólnie, prawda, w całe świadectwo Słowa Bożego, przede wszystkim apostolskiego. No i też trzeba powiedzieć, bo tutaj nie ten, jak bardzo atakowała mnie, moją osobę i podważała, bo to też jest bardzo ważne, że jak będziecie mogli zobaczyć właśnie w tych ciągłych naszych dyskusjach i jak broniliśmy, jak bardzo próbowała, raczej atakowała mnie i próbowała mnie ewidentnie podważyć w oczach chłopaków. No nie tylko ciebie, ale tam i Andrzeja tak samo zaatakowała. No mnie akurat... Mhm. Tak, ale to później dopiero. Najpierw urabiała mnie, prawda, ale jak widziała, że Andrzej i Roman stoją za mną, to znaczy nie za mną, za Słowem Bożym tak na dobrą sprawę, bo wszyscy broniliśmy i to, co jakie absurdy pisała na mój temat i wyciągała rzeczy absurdalne, to po prostu chłopaki pisali jej, że o co chodzi w ogóle, widziała, więc zaatakowała również Andrzeja. Także to też koniecznie sobie przeczytajcie, jak to było i czy to naprawdę Basia, jakie miała zamiary w tym. My to, tak jak mówię, oficjalnie mówimy, jest to dla nas oczywiste z tej sytuacji, jaka teraz ma miejsce. Okej, rozeszliśmy się. Szantażowała nas również tym, że jak nie usuniemy artykuły, co będziecie mogli przeczytać, to znajdzie inny sposób, żeby je anulować. To był szantaż. Czyli wiedzieliśmy, że będzie coś robiła, zresztą między sobą rozmawialiśmy, że w życiu nie usuniemy artykułów, komentarzy nie przerobimy, z tego względu, że no taka jest prawda, spodziewaliśmy się tego, że jeżeli usuniemy, będzie nas atakowała. To nie było normalne zachowanie Basi, to nie było szczere zachowanie Basi, widzieliśmy w tym wszystkim zdecydowaną jakby prace, ruchy, które miały na celu właśnie to, co mówimy. Zniszczyć naszą wiarę w Jezusa, rozwalić blog od środka, skłócić chłopaków z nami, co później sama napisała po chyba 2 czy 3 miesiącach, napisała do mnie maila, że nas przeprasza. Że nas przeprasza i właśnie, że chciała nas skłócić. Że chciała nas skłócić. Tak, dokładnie tak. To pokazała. No i tutaj dokładnie też jest to w artykule przedstawionym. Już pokażę. W artykule... tu mamy. Sprawa z rozpaczonej Basi i Krzysztofa, część 2. Także tu jest Basia, ale jeszcze w pierwszej części mamy sprawę z detektywem, bo Basia... ale to jest opisane i u detektywa, czyli po 3 czy 2 miesiącach chyba się napisała, przeprosiła nas, że bardzo się źle czuła i w ogóle
i z tym wszystkim, że przeprasza, że chciała nas skłócić. Jest to w artykule Sprawa z rozpaczonej Basi Krzysztofa, część pierwsza Detektyw Prawdy i w części drugiej Basia również, to mamy pierwszą część. Także jest to opisane, więc przyjęliśmy ją z chłopakami. Szczerze mówiąc, no wspólnie podjęliśmy decyzję, że wybaczamy jej, przyjmujemy ją jeszcze na takich samych zasadach, jakie miała wcześniej. Czyli konferencja Scape, prawda, na bloga była, miała dostęp taki jak przedtem, więc wybaczyliśmy jej. Aczkolwiek zauważyliśmy, że po przyjściu panowie, to Basia troszkę była inna, tak? Mhm. Troszkę inaczej wszystko było. No, było. Nie takiej serdeczności, jak to wcześniej było. Oczywiście nie mówię przed tym pierwszym odejściem, nie? Wiadomo, jak zaczęła odchodzić, no to już pokazała całkowicie inne oblicze. No i tutaj, jak drugim razem już do nas przyszła, choć powróciła, no to już też już to był jakby inny człowiek po prostu. Już nie było. Dokładnie, dystans przede wszystkim, czuć było dystans, prawda? My ją przyjęli ciepło, bez żadnych, prawda, wybaczyliśmy jej, a od niej czuło się taki dystans, oschłość. I co ciekawe też, już nie chciała z nami rozmawiać przez telefon, bo to jest bardzo ważne. Tak. To jest bardzo ważne. Jak zepsuł jej się telefon, co zgubiła, już nie pamiętam. Dwukrotnie, najpierw jej się chyba zgubił, czy zepsuł, a później, jak ja też mówię, że no Basia, to może bym tyrknął do ciebie, to napisała, że ma telefon, ale nie może rozmawiać, może tylko SMS-y pisać, tak? Takie, że jak dzwoni się do niej, to się rozłącza telefon. Co też to było troszkę dziwne, prawda, bo skoro pracuje w ogóle... Nawet chcieliśmy się złożyć na jakiś tam zwykły telefon, taki klasyczny, żeby Basia miała, ale no, nie zdążyliśmy. Tak, nie zdążyliśmy, bo się okazało, że ponownie wyszło szydło z worka i Basia pokazała swoje prawdziwe oblicze, dokładnie tak jak wcześniej. W śmiesznej, tak na dobrą sprawę, absurdalnej historii, gdzie dała artykuł, żebym zamieścił na blogu. Ja go w nocy pisałem, znaczy nie tyle pisałem, co prawda, przerabiałem go, żeby na blog go dać. I zapomniałem, jak zawsze, zmieniałem autora z mojego, z Rafał na Basię, zapomniałem zmienić. Ale jeszcze zapytałem się, jest to oczywiście w artykule, tam sprawa z rozpoczęciem Basi przedstawione, zapytałem się, żeby sprawdzili, czy wszystko jest okej. Okay. Basia, co ciekawe, napisała, że jest super i w ogóle, tak? Czyli było wszystko okej. Okay. Fakt, zapomniałem sobie zmienić autora, został opublikowany i ona to widziała, napisała, że okej. Okay. A rano się budzę do pracy, a tu takie wypracowanie, jakie jestem zły, jaki ja jestem, kurczę, a nie wiem, chcę całą chwałę wziąć, prawda, że znowu artykuły biorę na siebie. A co ciekawe, to Andrzej, losowaliśmy chyba nawet, tak, i wypadło na Andrzeja, że Andrzej bierze artykuły, to co żeśmy mieli przerobić autora za pierwszym razem, co odeszła, w stylu po prostu iście szatańskim, żmijowym, dosadnie. To wyszło na Andrzeja. Ja, Andrzej wszystkie był, prawda, wszystkie artykuły, które Basia napisała, było chyba 5, no to było na Andrzeja. Teraz oczywiście to zmieniliśmy, no bo wiemy, kim jest Basia. No już chwilę temu zmieniliśmy, że Basia napisała. A ona mi pisze właśnie wtedy, że ja kolejny raz biorę na siebie artykuł i w ogóle jak to sobie wyobrażam i zaczęła, po prostu w szoku byłem. Chłopcy, jak przeczytacie, bo to też jest... właśnie w artykule już tym przedstawione. To jest po prostu absurd, co napisała. No i doszliśmy do wniosku, że rozstajemy się. To znaczy w sumie Basia napisała, że się rozstaje i w ogóle. Już drugi raz, tak? Już drugi raz. Także taka to była sytuacja końcowa, która no była znowu absurdalna. Jak przystałoby na przykład na, nie wiem, poszukiwaczkę prawdy, na kogoś, kto miłuje Chrystusa, kogoś, kto przepraszał raptem, nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące wcześniej, że jeszcze napisała, że głosimy prawdę i przepraszała, że nas chciała skłócić, nagle wyjeżdża z takim czymś,
i atakuje znowu mnie. Więc no, to było dziwne. Więc rozstaliśmy się i czekaliśmy tak na dobrą sprawę, byliśmy pewni, że coś będzie się działo. Coś będzie się działo, bo już to ta cała sytuacja z Basią, jej powrotem, gdzie miała całkiem inny stosunek do nas, inaczej nas traktowała. Wiedzieliśmy już, praktycznie podejrzewaliśmy, że jest agentem i czekaliśmy na jakiś jej, że tak powiem, wyjście i zaatakowanie nas, aczkolwiek powiedzieliśmy, napisałem, że jeżeli tylko nas będzie podważała, opublikujemy jej wszystkie dowody na to, jak bardzo walczyła ze Słowem Bożym, jak bardzo nazywała Pana Jezusa szatanem i jak bardzo w chamski i perfidny sposób atakowała mnie przede wszystkim, że opublikujemy to, jeżeli będzie, bo oczywiście zaczęła nas podważać, bo ukazał się artykuł u detektywa prawdy. A w międzyczasie jeszcze coś tam z Krzyśkiem się też wydarzyło. Tak, z Krzyśkiem się, ale to jest mała, że tak powiem, mała, naprawdę niewielka istota tego, co mamy do przedstawienia i to, co z Basią się stało. Tak, Krzysiek nas opuścił, też bardzo to było dziwne, ale uważamy, że po prostu został zwiedziony, miał sytuację niestety bardzo tragiczną w domu i no niestety dał się zwieść, szatan wykorzystał jego słabość i mamy nadzieję, że Krzysztof jest w dobrym stanie i fizycznym, i psychicznym i no życzymy mu wszystkiego dobrego, więc tutaj do Krzyśka nie mamy urazu, prawda, no wiemy, jaka była sytuacja. Natomiast no pojawił się u detektywa prawdy list za pośrednictwem Krzysztofa od Basi. Właśnie ten artykuł Sprawa z rozpoczonej Basi Krzysztofa, część pierwsza detektyw prawdy, pokazuje wszystko z tym listem i koniecznie sobie zobaczcie, bo nie ma sensu to wałkować. Pojawił się po prostu list. Oczywiście podważał nas i w tej właśnie sytuacji napisaliśmy oficjalnie, że jeżeli będzie dalej to robiła, tak kłamstwami manipulowała, opublikujemy całe zajście, jakie miało miejsce przy pierwszym jej odejściu i każdy zobaczy na internecie, że ta Basia, która była na blogu u nas od lipca 2015 roku, a która opuściła bloga, nie wiem, kiedy to było, no we wrześniu jakoś tak, w sierpniu, no to po prostu jest to osoba z bardzo dobrymi aktorskimi, że tak powiem, cechami. Więc tu możecie to zobaczyć, ten list i opublikowaliśmy, tak jak wspomniałem, tą sytuację i no przestała już pisać i Krzysztof też na nas, natomiast udzielała się na detektywie prawdy. Zaraz przejdziemy do drugiej części, właśnie pokażemy, wystawimy dokładnie, drodzy, kawa na ławę, tak? Bo już trwa rozmowa 2 godziny 27? Czy to możliwe? Możliwe. Szybko czas płynie. Bardzo szybko czas płynie i naprawdę obejrzyjcie drugą część, bo drugą część pokażemy, kim jest Basia, ale naprawdę to, co przedstawimy, to nawet w głowach się nie mieści, bo my długo żeśmy nie mogli uwierzyć w to, jak bardzo jesteśmy zwiedzeni. Wiedzieliśmy, że jest, że działa z plemieniem żmijowym, ale nie wiedzieliśmy, jakie są fakty. Po prostu niesamowite to jest i będziecie mogli widzieć dokładnie, jak bardzo my jesteśmy oszukiwani. Także robimy przerwę, niech się to skonwertuje i będzie druga część i ta druga część będzie bardzo, bardzo mocna. I koniecznie musicie obejrzeć, bo na pewno, uwierzcie mi, Basia, Henryk Kubik, kimkolwiek by nie był,
prawda? A wiemy, że jest jezuitą, czyli cały klasztor jezuitów i wszyscy nasi przeciwnicy z Forum Jezuicko-Zbawienny, Detektyw Prawdy, oglądną to. Natomiast, no, dlatego mówię, zachęcamy wszystkich, którzy poszukują Boga i chcą Go znaleźć i też czasami czytają blogi, żeby koniecznie obejrzeli, bo w tym momencie będziecie mieli naprawdę kawę na ławę, jak bardzo jesteśmy zwodzeni. Także panowie, część pierwsza, kończymy, chwilę damy komputerowi, żeby przerobił plik i będziemy nagrywać drugą część. Tak, zapraszamy do drugiej części. Okej. Wyłączam, momencik, zatrzymaj.